Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Two Point Hospital, gdzie wracamy do naszej elektrowni, wokół której pieruny siarczyste, gromiste, niczym w naszym kraju ostatnie dni, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze. Tym bardziej, że mamy dobry początek, odbieramy kudosy, z których mam nadzieję, że zrobimy dzisiaj użytek. 10 milionów, 20 milionów, tak niewiele brakuje, żeby zdobyć te pieniądze. Prawdopodobnie jakbyśmy wrócili do ostatniego szpitala, to dość szybko byśmy zaliczyli tę misję, a za nią kryje się 500 kudosów. Tutaj nas czeka ciekawa sprawa, jeszcze tylko jeden projekt badawczy, a to jest po części cel naszej dzisiejszej misji. Chociaż, jeżeli dobrze pamiętam, mamy tu całkiem sporo na głowie, bo aż 1000 punktów badawczych do wygenerowania. Coś, co pozwoli nam przeprowadzić terapię szokową, a także wyleczyć pacjentów w laboratorium DNA. Więc pierwsze, za co się bierzemy, a może awans? O, jakiś szczęśliwy. I zakup nowego pomieszczenia. Parcela numer 3. O, całkiem ustawna. Co to takie jasne, białe? A, świetlówki. Może być. Ich niestety nie sprzedamy, a tutaj... 60 dolarów w kieszeni, proszę bardzo. To tak, to te 3 Happy Meale sprzedane w tym miejscu, więc pieniądz nie śmierdzi, a wystarczyło się schylić. No dobra, ale na początek projekt badawczy, pomieszczenie badawcze, tak żeby przeprowadzić nasze projekty badawcze, punkty badawcze i w końcu ruszyć z nowymi chorobami, jakie się pojawią w tej misji. To jest też dość ciekawe, że praktycznie co misję mamy coś nowego, jeżeli chodzi o problemy, z jakimi się spotykamy wśród naszych pacjentów. To jest naprawdę fajna sprawa, bo jeżeli pamiętam pierwowzór, to tamte choroby aż tak często nowości wśród nich się nie przewijały. No a to proszę. Na dobrą sprawę kupiliśmy pomieszczenie wyżej, żeby zabudować się tu wyżej. Niżej, wyżej. Chyba coś przekręciłem. No dzisiaj ogólnie zakręcony dzień, ale mam nadzieję, że uda się doprowadzić ten odcinek do końca. No właśnie, trochę kawy i jakoś to będzie. Poziom prestiżu, trzeci. No bardzo miło. Jeszcze chwila, jeszcze trochę. Cyk. Cyk. I cyk, czwóreczka, a radość jak z dwójeczki. No, ruszamy. Mamy to, teraz tylko zatrudnić odpowiednią osobę. To jest dość duży problem. Nie przewidziałem, że potrzebujemy lekarza, który ma specjalizację w badaniach. Ale możemy też mieć tutaj drugiego lekarza, który nie potrzebuje takiej specjalizacji, ale nie wiem, czy odnajdzie się bez niej. No dobra, czekamy na nowe etaty. Mam nadzieję, że ktoś taki się zjawi, a jeżeli nie, no to możemy zadbać też o nasz własny pokój szkoleniowy. Pokój szkoleniowy na opartego dałoby radę tutaj wcisnąć może. 3x3. No takie coś małego, skromnego. Szkoda, że... No... Nie jest to jakoś po środku, chyba że my sobie zrobimy nowy środek. Co prawda wchodzi trochę w drzwi, ale jakby usunąć tu... Aha. No nie, chyba nie będziemy sobie psuć widoku, tym bardziej, że zakupiliśmy pomieszczenie niżej. I o, już chyba widzę dobre miejsce. Szkolenia. Tutaj możemy to wykorzystać. Cyk, cyk. Może trochę mniejsze. Spoko, spoko, bo wykorzystamy tę wnękę też jeszcze do stworzenia czegoś dodatkowego. No. Szpital wielkich możliwości. A niech sobie pogadają. Szpital wielkich możliwości do fajnej, pięknej budowy nam nie daje. Kim ty jesteś? Co ty chcesz? Po co tu przyszedłeś? Nowa choroba? Likantropia. Ale to chyba apteka była potrzebna, więc coś takiego tam prawdopodobnie mamy. Nie, tylko nie nagrody roczne. Czekajcie, jeszcze chwilę. Dobra. Może być. Czuję rekord. Czuję rekord. Ale jakby tak spojrzeć na to z pozytywnej strony, to nigdy jeszcze takiego wyniku nie mieliśmy. Tylko jedna nagroda. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Dobra, likantropia jest, tutaj wymagane badania, za moment się tym zajmiemy. Wróćmy do naszych prestiżowych
obiektów. O, dużo tego. I nawet kawę im nie wstawiliśmy, ale mamy poziom prestiżu wyżej. No dobra, niech zostanie na tym trzecim. Trochę komuś jakby zimno było. Ale dobrze, o, przynajmniej mamy sporą ekipę fizyków, jak widać. Trochę za późno się informacja o tym, że blokuje coś. Czasem wyświetli, no i... Ale jest dobrze. Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia, ale zajrzyjmy do naszych... no właśnie. Dzielnych tutaj. Chętnych do nauki. Co my z nimi możemy zrobić? Dozorcy, dozorcy, asystenci. Wrażenie, że brakuje nam asystenta tutaj. Terapia szokowa, laboratorium DNA. Niech będzie terapia szokowa. Brzmi bardziej interesująco. No jedyne co, brakuje nam tego lekarza, który przeprowadziłby badania, a martwi mnie też kwestia tutaj. Internisty. Ich też zaczyna brakować już. Za 5 dni nowy lekarz. Mamy Hazela. Chodź tu, Hazel. Z higieną na bakier. Inspiruje. Nigdy nie pamięta swojego hasła. Poczekajmy jeszcze chwilę na jednego kandydata. Może Anusz. Ktoś od badań. Moment, to są asystenci. Dobra. Nie było tematu. No to kolego, masz dobre referencje, żeby zdobyć specjalizację. Najgorsze, że to będzie kosztowało. Ale nie mamy wyboru. Chcąc, nie chcąc, no prawdopodobnie w żaden inny sposób nie bylibyśmy w stanie pozyskać tutaj tych osób, które znają się na prowadzeniu badań. Terapia szokowa, no właśnie, pacjent niech idzie do domu. Trochę to potrwa, zanim tutaj wyuczymy jedną osobę, następnie przeprowadzą odpowiednie badania. Cyk, zapraszam. A co ty już taki zmęczony jesteś? Dopiero zacząłeś pierwszy dzień w pracy, a już marudzi? Ulepszmy nasz automat do 20 tysięcy. Mamy 5 ulepszeń wykonać. A gdzie za takie pieniądze? A no tak, początek miesiąca. No jest taki duży problem, nad jakimi pomieszczeniami moglibyśmy się tu skupić, no bo ta bardziej zaawansowana diagnostyka trochę za droga. Ze znanych nam chorób nic nowego się jeszcze tu nie pojawiło. Chyba pozostaje nam stworzenie już zawczasu internisty, bo i tak prędzej czy później się przyda. Zresztą co to za stworzenie? O, potrzebujemy internistę wśród leczących. Może udałoby się tu wcisnąć. Internista, jakie ty masz wymagania co do gabinetu? 3x3. To jest ból, że to zasłania z jednej strony. Ale damy radę. Piękna pielęgniarka od wszystkiego i to właśnie mnie trochę martwi. Lepiej by było takiego nieco innego fachowca znaleźć, ale skopiujmy ten obiekt. Swoją drogą jesteśmy po kolejnej aktualizacji, jednak jeszcze na ten moment nie wiem co ona dokładnie daje. Chyba nic tak jakoś wyjątkowego, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, ale jak ci jest zimno? Stoisz przy grzejniku, jest ci zimno? Z kim nam przyszło tu pracować? O, tu możemy odwrócić internistę. To ma szansę zadziałać. Chociaż tutaj by można było coś... Nie, może być internista. Nowy miesiąc, no tak. Dlaczego to nie dziwi? No cóż, już nas stać. A to jest główny biznes. Wypisywanie recept. Zatrudnij. Lekarz. Średnio się nadają tylko do tej roboty. No dobra, więc... Moment, coś ty taki niebieski. Blue Double D, Eiffel 65, co sprawę? Mamy pomieszczenie, ale wśród... No już jest wśród. Właśnie zakończyliśmy działanie i będziemy mogli przeprowadzić pierwsze nasze badania. Nareszcie. Nareszcie. Zresztą, o... Coś zyskaliśmy? Ciężko powiedzieć. Robaka.
O właśnie, nareszcie. Wracając jeszcze na moment do planów, jeżeli chodzi o samą serię, myślę, że niebawem przerzucimy się bardziej na kierunek live'ów. Dzięki temu będziemy mogli spotykać się częściej, wspólnie wprowadzać pewne plany, a jednocześnie nie powinno być takiego problemu, że gdzieś jakieś większe przestoje, czy też coś za dużo wycięte. Szok. Blazer Arnold, co z tobą zrobić? Pomroczność jasna. Terapia szokowa. Dorothy Mullet. Zarób 100 tysięcy. No nie wiem, czy to jest jeszcze ten etap. Pomroczność jasna. Gabinet deluminacyjny. A tak fajnie kończyliśmy ten odcinek na plusie, jeżeli chodzi o pieniądze. No ale to by było nawet całkiem niezłe przyjęcie ich. Ile to było? 3x3 pomieszczenie. Ale szkoda tej przestrzeni z tej strony, więc tu ich wyślemy. Tak tu nie wiadomo, czym to zagospodarować, żeby ładnie wyglądało. Chyba, że po prostu drzwi. Bungle says the error is being corrected and the centers will reopen soon. Aj, komuś tam jest zimno. Te drzwi z tej strony. Ale możemy tak, możemy tu fajne centrum rozrywki stworzyć. To jest dobra myśl. Grzejniku, przyjdź do nas. Już to widzę, tak? Najważniejsze jest znaleźć jakąś taką własną koncepcję. No i wybudować to pomieszczenie, dopóki mamy zadanie, bo zaraz się okaże, że nam pomroczność zniknie. Przyjmujemy. Terapia szokowa? No niestety, musi wracać do domu. Jeszcze nie ten moment. Odkryto nową chorobę, monobrew widzieliśmy. Inspekcja sanitarna. Ale nagrody dopiero przed nami, jak rozumiem. No, szkoda. Myślałem, że coś wyszło. Wyślij pacjenta do domu, żeby nam tylko to nie zepsuło deluminatora tak na poczekaniu. Zatrudnij lekarza. Kurczę, pierunyś... Radio. Siar czyste. Zatrudnij obiekt, ławeczka. O, nagle już jest lekarz, się znalazł. No to bardzo dobrze. Puszczmy tutaj miejsce. Na poczekaniu, pięknie. 7 w kolejce. 7 wspaniałych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dajmy im grzejnik, żeby nie marudzili. Coś nam spadło z nieba. Może jakieś automaty do gry, tak? Ktoś się skusi. Kolego, mam nadzieję, że ty się znasz na tej robocie. Tak, ma tutaj bonus do leczenia, więc powinna być udana. Terapia, oby. Liczę na was. A my tutaj kontynuujemy nasze tworzenie pokoju rozrywki. Telefony. Nikt nie jest chętny sobie zagrać? Zadzwonić? Może coś zjeść? Jak my z pieniędzmi? A całkiem dobrze. Spójrzmy jeszcze tylko przekąski. Napoje. No i proszę bardzo, pierwszy wyleczony. Jakie szczęście. To zawsze cieszy, tak samo jak cieszy to, o właśnie, pięknie przygotowana przestrzeń, która wydawała się pierwotnie niezbyt interesująca, a to o. Kończą nam się pieniądze? Chyba tobie. Pomroczność jasna, tak, to już przerabialiśmy. Terapia szokowa. No jeszcze niestety do domu, ale dobrze wyszło, że za nią się zabraliśmy w pierwszej kolejności. Kim ty jesteś? Idź się leczyć. Do apteki? Może być, tam całkiem niezły sprzęt jest. It was a bit of a restless night in the Hawthorne household, and I'm afraid I didn't get much sleep. My spaniel, Federico, woke me up in a fit of barking, and when I went to fetch him a bowl of baked beans, that always calms him right down, I noticed a bit of a commotion outside. 7 police cars, 2 ambulances, and the remains of what I believe one
calls a street gang fight. Not a pretty sight, let me tell you. Still, all those blue and red lights subtly did give the street a festive look, and I'm happy to say by this morning, most of the teeth had been hosed away. Now, let's listen to some jolly wake-me-up music. Jolly Roger. Mam wrażenie, że ktoś nam sugerował brak toalety w tej części. Ale to była taka delikatna sugestia. Terapia szokowa. Wszystko przed nami. Zróbmy jeszcze tak. Fontannę. I może jakieś nietypowe przekąski. Słone. I energetyki. I cyk. Całkiem ciekawie ta choroba się prezentuje. Panowie od badań i panie. Jakoś tutaj przyspieszyć. Opcjonalnie. Tak by brakowało nam jakiegoś lekarza. I to nie jednego. O, proszę bardzo. Chyba zarobiliśmy 100 tysięcy. Da się. Da się. Weźmy tu. Radiolog nam się może przydać docelowo. Dzień dobry. Ktoś tu bliski. Idź. Apteka. No zobaczymy, czy warto tak strzelać. I smakowało? Jeszcze ciężko powiedzieć. No to rokowania są. Idź do domu. Są całkiem optymistyczne. O, pięknie. Królik. Podwójna pani internistka. To się ceni w tym niedocenianym szpitalu. Moment, ktoś tu roboty jeszcze nie skończył, a już trzeba naprawiać? Terapia szokowa. No to jeszcze nie ten czas, ale... Gdzie jest nasz lekarz? Ja się pytam... Doktor, chodź. Personel, ktoś kto potrafi leczyć. Na przerwie, 14 dni na przerwie. Chodź. Podnieś, przyspieszymy mu tę trasę. Cyk. No, żeby tylko nie zepsuł dobrej pasy. Mamy praktycznie wszystkich wyleczonych do tej pory. Zostało, jak rozumiem, dwóch już tylko w drodze. Awans dla członka personelu. Niech ma. Piękne zdjęcie, kolega. Stan krytyczny, ale już wchodzi. Ale do domu nie możemy odesłać. Terapia szokowa, terapia szokowa. Wyślij pacjenta do domu. No co dobre, nie będzie problemu, żeby znaleźć chętnych na terapię szokową. Cyk, zadowolony jak po skokach. Już, wchodzimy, wychodzimy. Najgorzej, że chyba jeszcze mamy w trakcie dwóch. W trakcie dwóch. No ty łobuzie, ile mamy na ciebie czekać? To już tu zamiana. A, bardzo dobrze. To wyszło. Chyba się nie wyrobimy ze wszystkimi w tak krótkim czasie, ale i tak powinno zakończyć się to całkiem optymistycznie. No dobrze, cóż tutaj się dzieje? Dalej brakuje nam drugiego doktora profesora. Come to Bungle Meditech, where advanced techniques and experimental treatments could make you live forever. Bungle Meditech. No i tak już zepsuł. No dobra, po robocie. Raport specjalny. 10 tysięcy reputacja, kudosy dołączyły do nas. Raport z inspekcji. Zrobiliśmy wrażenie. Doskonała robota. O, na pewno będzie faworyzowany przez wyrafinowanych chorych. No i o to chodziło. Pełno śmieci jest? Chyba nie na naszych oddziałach. Ale prawda jest taka, że chyba przyda się powoli kolejny internista. Co akurat nie dziwi. Z tymi internistami to jak zwykle. Jak zwykle. No chyba tak vis-a-vis. Nie wiem, jak wielkie pomieszczenia będą w następnej kolejności, tak? Terapie szokowe. Ale bądźmy dobrej myśli, że to jakoś się pogodzi. Tutaj mamy chyba 4x3, a może nawet 4x4, coś wejdzie. Zobaczymy. Mamy przestrzeń do działania. Nie mamy tylko lekarza odpowiedniego. O, laboratorium DNA, jaka szkoda.
Niestety tym razem do domu. Już cyk do apteki. Widzę, że wszystkich wysyłamy do apteki, jak nie wiemy, co z nimi zrobić. O, ktoś się nie wyspał. A jak tu nasze badania? O, wszyscy uciekli lekarze. Ja myślę, że tak, musimy przyjść do naszego personelu. I osoby, które znają się na badaniach, powinny zajmować się przynajmniej w najbliższym czasie tylko tym. I już badania powinny ruszyć. No chyba, że... A nuż będziemy mieli tyle szczęścia? No nie. To jest chyba ogólnie losowa sprawa, kto nam wpadnie, z jakimi zdolnościami. No czyli w tym losowaniu ostatnio jakoś nam... No nie wypadło szczęśliwie. Terapia szokowa. Niech już kończą te badania, bo... Aż szkoda tak odsyłać ludzi do domu, jakby można było tyle zarobić. To jest grubsza sprawa wymagająca odpowiedniego oddziału, którego jeszcze na ten moment nie mamy. Oddział ortopedyczny. O właśnie, oddział ortopedyczny. Oddział kardiologii. Gdzie to były połamane kości? Tu są połamane kości. Czy my zmieścimy tutaj taki oddział? Trochę skromny. Może z tej strony by lepiej się zmieścił. Chociaż tutaj też jest miejsce na coś dużego. Budowa nowego miejsca, czy przejęcie nowego? Raczej nie wchodzi w grę. No dobra. Stwórzmy ten oddział tutaj może. 4 na 4. No! Zapowiada się obiecująco. O ile nas będzie stać na to. Cyk. Stanowisko pielęgniarskie. No! No! To wymaga jednak zdecydowanie więcej miejsca. Co to za oddział? Kurczę. Czyżbyśmy już musieli zakupić nową część szpitala? Znaczy, teoretycznie tu jest mnóstwo miejsca na taki oddział, ale to jest teoria, bo w praktyce ja bym tam widział zupełnie inne pomieszczenia. Gdzie by można było coś takiego nieustawnego? A tutaj wzdłuż. 40 tysięcy. 40 tysięcy. No dobra, zakupmy tę parcelę. Przynajmniej blisko do toalety. Złom. 60. Widzę stała cena za złom. Wow, tu w ogóle jest wygodnie, bo wejście jest tylko tu i tu. Czyli możemy trochę inaczej pokombinować. No. Oddziale. Oddział ortopedyczny. To trochę nie w smak, bo myślałem, że tu będzie wejście. Oddział ortopedyczny. To co, byśmy tu jednak wciskali na dole? No dobra, to zrobimy tu wielki oddział. I tak źle, i tak niedobrze, nie dogodzi się. Zrobimy tutaj, w nowej części. Była pierwsza taka myśl, żeby to właśnie tu powstał ten oddział ortopedyczny. To niech ma swe miejsce w tej okolicy. Czy uda się tych łóżek, ale to też nie ustawimy optymalnie. Chyba żebyśmy dali je wzdłuż. Dodajmy na środek sali. A nie, będą mieli bliżej z łóżka. Mam nadzieję, że taki układ nie zbaguje nam dojścia do tej maszyny rozbierającej, czy rozcinającej, zwał jak zwał. No i okej, okay, no miejsce chyba w miarę optymalnie zagospodarowane. Tutaj cyk, przyjęcie na wejście. Dorzućmy jakiś monitor ścienny. Trochę do prestiżu, do wyglądu, żeby były... Żeby wiedzieli, co tu robią, po co tu przyszli. Ekspres, no niestety, będą musieli pożyczać sali obok. Parę okien. Jakiś kwiat na środek. Kaktus. Niech będzie. No zobaczymy, czy uda się tutaj, ale raczej tak, nie powinno być żadnych większych problemów. Zresztą być może ta aktualizacja, która wyszła, właśnie coś zaradziła na te ewentualne zbugowane oddziały. O, jak pięknie można im to tu powiesić. A jak taki obrazek od rodziny. Cyk, cyk, certyfikat. Wzorowy klient, nie, dzielny pacjent. Może tak. Mamy to. Kończą nam się pieniądze. No. Cóż, bywa, pielęgniarz, chodź. Pielęgniarki, pielęgniarz. Ty się na ten znasz.
Zaczynamy. Dobra. Czyli tu ekipa przyjęta, a my dalej czekamy na naszą terapię szokową. No może się pospieszyłem z zakupem tego nowego miejsca, ale znowu no ten oddział tu nigdzie nie wchodził za bardzo. A tak powinno być dobrze. Terapia szokowa. Trzymać go, nie trzymać. O, a kto to taki niezadowolony? Zresztą, właśnie, kto to taki? Głodnych specjalnie nie mamy. Temperatura w miarę dobrze, tam wokół oddziału może nie najlepiej to jeszcze wygląda. Higiena jak najbardziej, toaleta. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle, tylko niech tutaj łobuzy kończą badania. Coś z tego jeszcze myślę, że zrobimy. Wezwanie personelu. Wylecz 10 pacjentów w 90 dni. To nie jest taka prosta sprawa w momencie, gdy my głównie skupiamy się na diagnostyce. Terapia szokowa. No nie mam pojęcia, co z tym tutaj zrobić. Nie teraz. Moglibyśmy powoli też zabrać się za ulepszanie naszych urządzeń. Tą pieniądze, zostawmy trochę gotówki, bo kończy się miesiąc, a co więcej, zaraz będziemy mogli stworzyć pomieszczenie do terapii szokowej. Szpital ma długi. Żadna nowość. Szpital ma możliwości do zaciągnięcia pożyczki. To jest najważniejsze. No, chyba kolegę uda się wyleczyć. Jeszcze poczekajmy chwilę. Albo się nie uda. Nagły przypadek ortopedyczny. 5. Zapraszamy na oddział. No nie po to budowaliśmy, żeby nie skorzystać z tego. Jeszcze jedna pielęgniarka bądź pielęgniarz się przyda. No dobra. Te ławeczki. O! Czekaj, czekaj, ty się znasz lepiej na robocie. Co ty robisz? Wracaj. Siedź tu. Nie, to my chcemy fachowca. Może. Zakończyliśmy badanie terapii szokowej. Nareszcie. Nareszcie. Za moment będzie to wszystkim 30 tysięcy. Zajmiemy więc na początek tak. Myślę, że... O, my już mamy jedną pożyczkę. To zaciągnij drugą. Całe życie na kredycie. O, proszę bardzo, udało się na oddziale ortopedycznym wyleczyć. No i nareszcie zobaczymy, jak prezentuje się terapia szokowa. 4 na 4. Myślę, że moglibyśmy taką terapię przeprowadzać gdzieś w tej części szpitala. 4 na 4 to całkiem spore jest. Tyk. I taki był pomysł. Co prawda tutaj te drzwi, znaczy drzwi. Mieszczenie z korytarzem. Żebym nie przewidział czegoś. O, całe szczęście, bo to tak miało wyglądać. Tu po drugiej stronie też będzie jakieś pomieszczenie 4x4. No co prawda takie trochę to wszystko bez okien. No cóż, osoby, które zawsze chciały pomieszczenia bez okien, myślę, że będą szczęśliwe. A tu jest wyładowarka. Się zastanawiałem, jak mamy tę terapię przeprowadzać, jak tu nic nie ma. Tam chyba wchodzi pacjent. Tak, takie trochę te. Cewka Tesli, tam jak Red Alert, te sprawy. Na wszelki wypadek weźmy gaśnicę. Duży grzejnik? Duże pomieszczenie to i duży grzejnik. Cyk, cyk. Kwiaty, trochę szkoda, chociaż jest jedno okno. Tutaj też jest jedno okno, no to nie będzie tak źle. Pytanie, czy jakiś fachowiec, jeżeli chodzi o lekarzy, jest potrzebny do takiej terapii szokowej. No dobra, certyfikaty? Nie mogłoby ich zabraknąć. Pusto bez szafy. Szafki, na dobrą sprawę. O, jak pięknie wpasowana gdzieś tam w kąt. I jeszcze złoto. Mamy to. Zapraszamy. O, laboratorium DNA. No tak. Jakie fajne w ogóle wejście.
Takie tu potajemne. Jedyne co, chyba przyda nam się trochę więcej ławek w tej okolicy. Możemy to rozwiązać w ten sposób. Mam nadzieję, że trafią tam na oddział. Tam, gdzie mają trafić. Bo zrobiło się ciasto. Ale tak klimatycznie. Tak. Nie wiadomo, gdzie nas tutaj chcą. Znaczy nas. Klientów. Lekarz bez specjalnych zdolności. Co prawda weźmiemy na wszelki wypadek o... Prawie jak z terapii szokowej. Tu widzę, mamy kogoś do badań, ale... Lekarz przede wszystkim się trafia. Niewłaściwe działanie jest. Terapia szokowa. Zapraszamy, czekamy. To był też temat dzisiejszego odcinka. Znaczy jest. Żeby zobaczyć, jak te badania wyglądają. Tutaj ktoś... O, no właśnie. Widzę, że na DNA... Trzeba było wysłać do domu. Laboratorium DNA. Czy mamy jeszcze jakieś tu nowości? No nie. Reszta pomieszczeń jest nam znana. Rozpocznijcie projekt, panowie. Panie. No dobrze. No dobrze. Terapia szokowa. 5. Gdzie jest ten lekarz, który narzekał? Znaczy lekarz, pacjent, który nas tu naciskał. Nie no, tu do domu, laboratorium, terapia szokowa, okej. Szok. Tylu ich tu wtedy się kręciło. I nagle tak mało się zrobiło. Zwalczanie szkodników. Magnetyzm. Damy radę. O, jest tu ktoś na terapię szokową, o to chodzi. Ej, kolego, chodź, wyleczymy cię. Co ty będziesz u kardiologa teraz robił? No cóż. Życie. O, moment, wchodzi ktoś, wchodzi. Na pewno na terapię szokową? Now the technology report with me, Alan Dongle. Good news for people with shock horror. A local hospital has just invented a discharger, which is sure to make patients feel more grounded. Pacjent zadowolony. My też, bo pieniądze fajne. No to dobra. W ogóle wygląda jak jakaś część szpitala, gdzie nie wiadomo, co by się odbywało. Jakieś narzędzia tortur. Z jednej strony terapie szokowe, z drugiej to jakieś... A! To nieistotne. Mamy nowego pacjenta, nowego klienta. Będą Yuki. No i następny. Jak tu nie lubić pracy jako zarządca takiego szpitala? Cyk. Czyżby to tu zagrało? Nie, to wszystko gra. 11 tysięcy nam płacą. I no brać tych, co leczą, co potrafią... No właśnie, tylko że takich nie mamy zbyt wielu. A to jest pielęgniarz potrzebny? A pielęgniarz? Kurczę, już bym źle zatrudnił. No to mamy takiego, co tu się nada. Cyk. I następne. Do domu. Do domu. Teraz najgorsze, tak? W tej całej sytuacji, jak ktoś pomyli drzwi. Prawo, lewo, prawo, lewo. No, no ale cóż. Nie nasz problem. Chodź. A my zobaczmy, tak, jeszcze na koniec to, co ostatnio. Widzę, te zwierzaki różnią się. No i czysto, i 10 tysięcy, no i... Zaczyna się. Zaczyna się bardzo fajnie. Tym bardziej, że mamy tutaj wiele zadowolonych serc. Jak właśnie nasze tu wyzwanie z tymi IO-IO? A jeszcze się leczą? A, 3-1, no to dobrze. No i też temat zamknięty. Jedynie co toaletę będzie trzeba jakoś tu stworzyć. Zastanawiam się, czy ta sala nie mogła być większa, bo... Dużo to nie zmieścimy, jakby ją przesunąć niżej. No ale to też dużo więcej łóżek by nie weszło. Chyba, że aż dotąd by była wtedy taki korytarz. Wymyślimy im coś fajnego, jakieś miejsce do rozrywki tu dzięki temu.
dobrą sprawę, to może więcej śmietników by się przydało w całym szpitalu. Bo mam wrażenie, że może być problem z bałaganem niebawem. Tu jest. Tutaj tak gorzej ze śmietnikami. Może o, dajmy im coś tu, tutaj też na rogu. I tak to będzie. Raport specjalny. 4 z 5. No i znów nasz szpital tak powoli, powoli zyskał, no nawet nie powoli, 2 nowe skrzydła, nowe pomieszczenia, a przed nami jeszcze laboratorium DNA, no i trochę kombinowania, żeby zdobyć pierwszą gwiazdkę. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej!